Witajcie, maczki z tej strony Dragon, w pierwszym odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji The Great War Redux jako Imperium Osmańskie. Ostatnio jak grałem w tego moda, to zagrałem jako Wielki Ching, który no nie miał ostatnio aktualizacji, jego drzewko jest bardzo stare. Ale to, co chciałem zagrać tak w sumie na samym początku, ale uznałem, że to w sumie będzie trochę za dużo, to było Imperium Osmańskie. No niestety, ale Polski w tym modzie nie ma, a jego drzewko jak już wychodzi jest niepodległa, to jest słabe. Więc jeżeli sami macie jakieś propozycje, żebym coś nagrał, jakąś serię z któregoś tam moda, to chętnie piszcie w komentarzach, dlatego że ja naprawdę je czytam, bo ja nie zawsze mam pomysły, co nagrać z modów. Więc jeżeli chodzi o tą serię, to niestety, ale to jest czwarta, tak? Czwarta moja próba. Tutaj trochę sam źle zrobiłem. Drugi raz to było bardziej, że mod trochę też tak słabo zadziałał. Chodzi o to, że jak już nagrałem serię, to naprawdę nie podobało mi się. Polegało to na tym, że dołączyłem do państw centralnych, po czym okazało się, że one nic nie zrobiły. Dosłownie nie było żadnej wielkiej wojny. Świat był bardzo spokojny. Więc postanowiłem, że ustawiam po prostu teraz historyczne cele. Co z jednej strony będzie dla nas dobre, z drugiej strony raczej nie. I już trochę robiłem tego drzewka. I od razu muszę powiedzieć jedną rzecz. Drzewko, jeżeli chodzi o ścieżkę monarchistyczną, czyli imperium takiego, wiecie, żeby zostało, jest nudne. Naprawdę jest nudne. To jest zazwyczaj oczekiwania, a później jak już dostajemy to, to się nie chce robić tych celów narodowych, bo jest milion innych celów, dobra, nie milion, setka innych celów, które trzeba akurat zrobić, żeby było jakoś fajnie, żeby jakoś zadziałało. Więc postanowiłem, że od nowa zrobię tą serię, ponieważ naprawdę nie czułem, żeby tamta wcześniejsza była o wiele lepsza. Więc jeżeli chodzi o początek serii, początek jest dosyć powtarzalny. Chodzi o to, że są pewne wydarzenia na świecie, które my musimy po prostu dbać o to, żeby nie wyszło zbytnio nie po naszym myśli. Więc tak, po pierwsze mamy mechanizm długu publicznego. Tak, zagraniczny dług. I on jest popsuty. On jest naprawdę popsuty. Chodzi o to, że mamy tutaj 28%. Teraz może sprawdzę, czy to wszystko działa. Bo mamy gdzieś tutaj taki napis, że jeżeli macie poniżej 45%, to wszystko jest fajnie. O, jest tutaj. 45%. Tylko oni pozmieniali wszystkie wartości. Bo nie dziwię się, dlatego że po prostu trochę źle to działało. I tak naprawdę chodzi o to, że musimy mieć 15%. Tak, poniżej 15%, żebyśmy to zrobili. Ponieważ wszystko, co tutaj jest, na przykład, że tutaj Tour Adept, to jest akurat nie źle zrobione, może gdzieś tutaj jest. O, tutaj jest. Na przykład mamy minus 3%, to tak naprawdę to chodzi o to, że mamy minus 1%. Więc nie musimy się zbytnio martwić, jeżeli to będziemy robić za bardzo. Ale też jest pewna rzecz, Paying Our Debt, który w ogóle się nie opłaca robić. W ogóle się nie opłaca tego robić, ponieważ to zżera nam siłę polityczną, która później będzie nam potrzebna. Więc tak, najpierw zrobiłem monarchistyczne i powiem tak trochę naprawdę słabo było. Więc postanowiłem, że zmienię sobie i teraz pójdziemy no po prostu razem z młodymi Turkami i spróbujemy coś tutaj zrobić. Wiadomo, że pójdziemy zapewne w Ataturka, dlatego że w sumie to jest to jest najlepsze, że to jest jedyna postać, jaką znam. Więc tak. Więc oprócz tego wiem, że możecie być bardzo na mnie źli, ale jeszcze sobie dałem najprostszy poziom trudności gry. To jest ze względu na to, że jak się gra na najprostszym poziomie, to ma się dużo political power, który w tym modzie jest bardzo, ale to bardzo potrzebny. Ponieważ musimy na przykład kupować sobie karabiny, które dosłownie to jest jedyny sposób, żebyśmy dostawali broń. I teraz jak już to zrobiliśmy, to mamy takie no zmniejszone drzewko i w głównej mierze będziemy próbowali pójść jak najszybciej tą stronę,
Tylko, że jest taki problem, że musimy poczekać na wybory. To nie będzie zbyt miłe. Na szczęście to od następnej wojny mamy sporo czasu, więc jeżeli chodzi o nasze dywizje, to one nie muszą się martwić o to. Jest taki problem, że... Okej, okay, tutaj zazwyczaj się zgadzają. Tutaj też historyczne, więc nie powinno być. Jest taki problem, a w sumie teraz nie musimy aż tak bardzo to zbierać, jeżeli nie mamy tych monarchistów, bo przy monarchistach potrzebujemy. Więc może wreszcie powiem o tym problemie. Jest taki problem, że tutaj wojna polega na tym, że jak już wszystkich wypniemy, to się kończy. No jest fajne. Tylko, że kilka miesięcy później mogą przyjść dosłownie nasi przyjaciele z Bałkan i zaatakować nas. Tak, to nie musi być zbyt miłe. Więc na razie sobie uznajemy, że Bałkany zostawiamy, ponieważ to dosłownie wojna będzie później. Musimy tylko to przygotować. Więc musimy przygotować na przykład te dywizje, żeby ćwiczyły. Tutaj jest tutaj dużo takich wydarzeń, które po prostu zmieniają nam, jeżeli chodzi o władzę partii. Tutaj akurat jeżeli chodzi o socjalistów. Nic, do tej tak naprawdę teraz zbytnio to nic nie zrobi nam, ale później może coś zrobić. Tutaj też ważne jest, żebyśmy patrzyli, które rzeczy powinniśmy brać. Jedną z pierwszych rzeczy, którą szczerze powiem, jest obrona. Tak, obrona. Więc weźmiemy sobie obronę. Tutaj jeszcze robimy sobie. Niestety wybory strasznie się na nie długo czeka. 2 lata na wybory to jest naprawdę długi czas, jeżeli chodzi o modyfikacje. Więc to jest trochę nie takie... Późniejsze drzewko też nie jest jakieś takie mega przyjemne. Więc tak, więc na razie sobie bierzemy wszystkich gości, którzy mają jakikolwiek boosty do walki takiej, wiecie, do obrony, ponieważ dosłownie większość czasu będziemy się bronić. Też to, co bym chciał sobie zacząć produkować, to takie typowe dywizje z artylerią, żebyśmy po prostu mieli artylerię. Dobra, jak tutaj już wszystko mamy i nie musimy się zbytnio martwić, to możemy zacząć robić kolejny ważny cel narodowy, czyli budowę kolei. Budowa kolei długo nam zajmie, ale bardzo się przyda. Jeżeli chodzi o statki, to one naprawdę nie są nam potrzebne. Mamy wystarczająco dużą flotę i naszym planem będzie po prostu desant na Ateny. Może się uda, może nie. Niestety w tej grze nie zbytnio szybko nie zdobędziemy wszystkich rzeczy, które chcemy. To, co by się też przydało, to jakiś gości do... Wiem, że political power będzie mieć dużo, ale jakikolwiek gości, którzy nam dadzą political power. Szczerze powiem, tutaj widzę gościa, który w ogóle nic nie ma, więc tutaj tak pusto jest, szczerze powiem, jeżeli chodzi o... Możemy tego wziąć. Ten, jeżeli ma do budowy, to akurat weźmiemy. Okej, zrobiły się nam wszystkie statki, co wykorzystamy, żeby budować jeden konwój. Tak, nie potrzebujemy więcej. I tak dostaniemy przez... od różnych decyzji, które w międzyczasie będziemy robić, kilka stoczni, więc nie ma problemu. Jeżeli chodzi o tutaj armię, to też musimy zacząć myśleć o tutaj zaopatrzeniu naszej armii, bo jak sami widzicie, ono nie jest najlepsze. Zawsze zapominam, jak to działa dokładnie. Więc na razie niech kolej wybudują. A później tak zrobią. Niestety przez większość czasu nie będziemy mieli w ogóle fabryk, więc nawet nie możemy się myśleć o tym, że coś się stanie tutaj dla nas. Dobra, póki co mamy wystarczająco karabinów. Jeżeli mamy wystarczająco karabinów, to też możemy poćwiczyć tutaj. Okej. Tutaj jest kolejna rzecz, którą kompletnie nie rozumiem. Ponieważ to jest coś takiego, że musimy być albo mieć demokrację, co nie jest możliwe, żeby zrobić to. Albo Power of Caliph, co jest w ogóle jeszcze mniej możliwe. Więc nie wiem, jak to w modyfikacji miało zrobić. Może jakoś myśleli, że to się uda. Więc możemy to zrobić teraz. Nie ma tu jakiegoś problemu, żebyśmy to zrobili. Jak oni by się zbuntowali, to niestety całe Bałkany by to zauważyły, by nas zaatakowały. Więc nie opłaca nam się eksperymentować z tym.
Jeżeli chodzi o Bałkany, no to ostatnia seria, jak próbowałem nagrać, to tylko Serbia mnie zaatakowała. Tylko Serbia. Bułgaria to w ogóle wszystko przeczekała, dołączyła do państw centralnych i oddali jej wszystkie te terytoria. Wszystkie te terytoria jej oddali. Ja takie... Czekaj, dlaczego jej wszystko oddali? Przecież oni nawet nic nie zrobili. No, to było takie smutne, że nie mogłem nic z tym zrobić. Okej, okay, tutaj jest jakiś bunt. A, i Meksyk. To jak teraz gram sobie nieco w modyfikacje, to ja ogólnie rzecz biorąc teraz w głównej mierze też zauważyłem, że te dźwięki przy super eventach są denerwujące i zapewne w swoim modzie trochę zmieniam. Okej, okay, zaczynam budowę. Pozmieniam to i włączę opcję, że można wyłączyć dźwięk, bo naprawdę jest denerwujące z tym, że po prostu ma się te dźwięki, bo albo się nagrywa i dostaje się copyrighty, co seria z Pride and Fall była największym przykładem tego, że dosłownie copyrighty dostałem na wszystko. A jeżeli chodzi o inne modyfikacje, to albo po prostu są wkurzające dźwięki. Wiecie co, ja bym dał kawalerię. Raczej nie uda nam się nigdy zmotoryzowany. Chociaż defense? Defense. Ten gość jest na atak. Nie wiem, czy defense byłoby dobre. No więc teraz zabieramy te minus 15%, który realnie jest minus 5. I tak, tutaj nie musimy. I w głównej mierze musimy czekać tak naprawdę do nie października, kwietnia 2012 roku, bo wtedy dopiero dostajemy jakiś tam event związany z tym. Na razie poczekamy na tego gościa, bo on jest chyba najlepszy. Nie, czekajcie, on nie jest najlepszy. A jest po Madywiżu. Więc mamy wielkie protesty, które wcześniej mi się nie zdarzyły. Dlaczego się stało? No spróbujemy. Nie było aż tak źle. Dobra, możemy zawsze dodać to, co... Szczerze powiem, może się przydać nam na wojnie. Czy już dywizje się wyćwiczyły? Wyćwiczyły się. Niestety mamy problem z artylerią, bo musimy mieć dobre relacje z Francją? Nie, z Brytyjczykami. Więc czekajcie, więc może po prostu sobie robimy relacje i dostaniemy tą artylerię. Oni muszą mieć o nas zdanie. Co nas nie lubią? Tak, kory. No to nigdy nas nie będą robić w takim razie, więc... Więc nie ma sensu, żebyśmy to robili. Okej, okay, co to? A! Ma sens. Nie wiem dlaczego... Dlaczego to się zrobiło, nie wiem, chyba musiałem zrestartować ten tab, żeby to było pokazane. Dobra, poczekamy na tego gościa i sobie weźmiemy, bo dosłownie ten ma podobne, tylko mniejsze, więc... Więc to nic ważnego. Tutaj też możemy w sumie zrobić, to mi się najbardziej podoba, żeby resistance zmniejszać. I reszta to tak w sumie nie ma zbyt ciekawego. Zawsze można spróbować pójść z nimi na... żeby pójść z nimi w sojuszu. Ciekawe jest to, że trochę nie przewidzieli to i tam jest napisane, że nie możemy mieć Sigmen of Europe. Tylko możemy, jakbyśmy poszli jako monarchiści, możemy zmienić to, tą ideę na inną, która się podobno nazywa, ale nie jest tą samą ideą, po prostu ma inny tag. I to jest świetne, że po prostu możemy wykorzystać błąd kodujących. Ok, więc tutaj myślę, że weźmiemy sobie to. Na razie nie jest potrzebne. Zostałe i sobie wreszcie weźmiemy tego gościa. Tak, dostawanie miliona właśnie siły politycznej jest zawsze fajne. Właśnie
Ja też mam problem czasami, jak moduję, że daję tam koszty siły politycznej, oj, takie, a dam niskie, to wtedy nie będzie problemu. Ale człowiek wtedy takie, kurde, co z chwilę dostaje minus 50, minus 100, coś tam, jak oni myślą, że ja sobie to w ogóle zrobię. Dlatego też postanowiłem, że jako, że dodałem do swojego moda własną walutę, bo to jest bardzo popularne, fajna mechanika, też prosta, to po prostu, że zmienią, żeby decyzje były na tą walutę. Tak. I dzięki temu po prostu można zaoszczędzić na siłę polityczną, która można dać na różnych ministrów. Okej, jak już tutaj zrobiliśmy, to teraz po prostu idziemy jak najszybciej w tą stronę. Też jest coś takiego, że tutaj... tutaj mamy, że możemy modernizować armię. Decyzję. A tutaj chyba nie ma... O, zaczyna się tutaj... Tutaj chyba nie mamy tego. I w ogóle mamy te dług, co... Jest trochę... męczące. Ale czekajcie, jeżeli to zrobię... Musi mieć one of... Kurde, to bym musiał sobie zadbać, żeby dług nieco. Ale ważne jest to, żebym to udało mi się zrobić, bo wtedy dosłownie dostaję mega duże bóstwa. A w takim razie, jak już tutaj wszystko jest przygotowane, no to nie powinno być problemu. Ta wojna polega na tym, że oni po prostu się pojawiają w tych prowincjach i możemy to wykorzystać, żebyśmy w tych prowincjach zaczęli, no już byli przygotowani, bo jak oni... Jak uda im się przepchnąć nas, to jest po nas, tak. Więc z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony nic to nam nie daje. Tak. Nic to nam nie daje, nic a nic. Tutaj też jest słabo, ale za to przynajmniej możemy dostać Army Modernization, który jest bardzo fajną ideą, ponieważ doświadczenie wojskowe dostajesz, możesz sobie zmniejszyć tą złą ideę. Super, super deal. Ale my w takim razie na razie czekamy. Też ta Army Modernization trochę potrwa, więc to też muszę jednak pamiętać o tym. A w międzyczasie sobie tutaj porobimy jakieś rzeczy. Okej, więc teraz tylko czekamy. To jest kilka dni dosłownie, oni się pojawią. Ta armia powinna wszystko wystarczyć. Trzy dywizje w portach, jedne dookoła. Jest wszystko ok. Tutaj możemy coś zwiększyć. Tutaj nic nie zmieniam. Tego też nie muszę zmieniać, bo do wojny nam się uda jakoś ogarnąć. To wydaje mi się na nawet ok poziomie. Te wszystkie portrety czasami wyglądają goście tak samo, przez co... myślę, że to są, wiecie, te takie normalne, podstawowe portrety. To nie są, to są własne, po prostu w tych czapeczkach wyglądają tak samo. No dobra, pytanie jest takie, czy... tutaj nie ma sensu. Możemy to pójść, szczerze powiem, to jest jedyny cel narodowy, który z tej części mi się przyda. No chyba, że pójdę w Antantę. Z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony nasi jedyni przeciwnicy to są z Antanty. Mamy jeszcze tych gości, ale dosłownie nie mam jakieś zbytnio o nich dobrych, że tak powiem, myśli... Jak to powiedzieć? Jakoś nie wiem, co dokładnie z nimi zrobić, bo ani jak na razie nic nie zrobili, więc nie wiem, czy coś mogę. Więc tak, oczywiście oni się wkurzyli. Protestują. I jakbyśmy... Nie wiem, jakby to miało jakieś znaczenie, ale okej. I... pojawili się tylko w dwóch prowincjach? Gdzie jest reszta? Dobra, nie wiem. Więc tak, po pierwsze sobie zacznijmy tutaj ustawiać te wszystkie. Wy możecie zostać tutaj. Jak usuniemy ten rozkaz, to i tak automatycznie nam wyśle. Więc wysyłamy maksymalny i też wysyłamy maksymalny i dosłownie
I dosłownie na tym polega cała wojna. Okej. Grand Vizier resigns. To oznacza, że... tak, ten gościu odchodzi i zamienia go. Ten gościu! Trawiam ci mnie trochę. Okej, ale mamy kolejne Treaty of Dan sign. Okej, czyli mamy kolejną rzecz. Zapewne też będą się buntować, jeżeli tego nie zrobimy. Okej, Ottoman Passage Safe for Tripolitania. Okej, czyli dołączają do walk. Po prostu. O, ten gościu. Okej, może być. Czekajcie, czy to... What? To mi wydaje mi się, że coś zostało zmienione. To trochę inaczej. Wydaje mi się, że wyglądało... Dobra. Zgaduję, że tylko to się zmieniło, jeżeli chodzi o położenie. Wow, base cost? Cost reduction bonus, lessons of pick... Nice. Lead by task, lead by order. Co to jest? Planning speed, a to jest... Nie no, max planning to wiadomo, że idziemy. Dobra, czyli jak na razie wszystko dobrze idzie. Oraz też, jak sami widzicie, będą się nam też próbowali desantować. O, i teraz rewolucja w Chinach. Taki idealny czas. Myślę, że to też możemy zrobić, bo to nie jest jakieś... jakieś fape dla mnie, że tutaj będziemy co chwilę kupować. To naprawdę się nam przyda. Dobra, udało nam się tutaj przejąć. W głównej mierze tak naprawdę polega to na tym, że jak już tutaj wszystkich wypniemy, no to będzie już koniec walki. Gdzie się jeszcze zdesantowali? Nie widzę. Oni mają dużo terytoriów, więc mogą się w różnych miejscach. Więc tak. Więc tak, możemy się tutaj zająć tym, że Albańczycy zostaną usunięci z tych terytorium. Zazwyczaj... Nie, szczerze powiem, to nie ma znaczenia. No. Tutaj też mamy zmiany w demokratycznej partii, co... To powinno być dla nas ważne, ale... Jakoś nie czuję tego. I w sumie mamy cel narodowy. No więc możemy po pierwsze zrobić to. No i co? No i dlaczego się tutaj nie skończyło? Halo? Gru? Teraz kontynuujmy tutaj. Chyba musimy jeszcze wypchnąć tych z tego. Senussi joins Empire in the war against... Dobra. Zwijmy tutaj Senussi. Możemy dostać to. Jeżeli mamy... Szczerze powiem tak. Jeżeli mamy teraz dosyć dużo siły politycznej, to wydam na to. O, właśnie. Modernizacja armii. Wydam też całą siłę polityczną, ponieważ to jest dosłownie bardzo proste, żebyśmy tutaj tym się zajęli. O, i oczywiście się zdesantowali, co się nie udało. Teraz gaduję, że musimy dosłownie wypchnąć tą dywizję, tylko nasze dywizje naprawdę są słabe. My 32% z idei. Dobra, możemy non aggression pact, tylko tak, wezwaliśmy ich i w sumie nie wiem, jaki miał już to dokładnie sens. Dobra, ciągle próbują się desantować, oczywiście. Z jednej główną przyczyną tych desantów jest oczywiście to, że w sumie ta wojna się dopiero zakończy, jak oni przestaną kontrolować jakieś nasze terytoria, tylko jest taki problem, że przyjęli o to. Tak. Jeżeli ta wojna będzie się przedłużyć, trochę będzie słabo dla nas. No, ale zajmijcie się wreszcie tymi dywizjami. Nie jest tak, że aż tak słabi jesteśmy. Nie chcę na razie wysyłać nic na morze, bo to niekoniecznie może się skończyć dla nas dobrze. Może. Dobra, w międzyczasie kupmy sobie artylerię. Musimy też kupić sobie
Teraz broń. To jest ważne, żebyśmy ustawiali sobie wszystkie decyzje, które są dla nas ważne. Dla mnie akurat ta wielkość, jeżeli chodzi o długo, to nie jest jeszcze aż tak długie. Czy to się skończyło już, czy będzie kolejny? A nie, zakończyło się, jeżeli chodzi o kolej. Okej. Dobra, kolejny w Tripolitanii. Teraz wysyłam więcej do obrony, więc nie powinno być aż tak dużego problemu. Okej, tutaj się zajmuję już tym. Po prostu mamy tutaj mało dywizji, ja nie chcę odsyłać. Okej, dobra, już to mamy. Czy te fabryki nam się przydadzą? Nie wiem. Chyba raczej nie. Tutaj oczywiście mamy te wszystkie kolejne rzeczy, które możemy wybrać. Ja zazwyczaj wybieram to, ponieważ mamy super duch narodowy, znaczy duch, prawo, jeżeli chodzi o gospodarcze, które naprawdę nam bardzo dużo daje. Okej, będą wybory w kwietniu oraz naprawdę przez tą jedną dywizję cały nasz plan po prostu legnie w gruzach, ponieważ ta jedna dywizja dosłownie trzyma całą armię. Dobra, co tutaj możemy zrobić? Offer terms to... A, możemy tutaj gdzieś... Gdzie to jest? Offer terms. Gdzieś tutaj mamy. Offer terms. Widziałem to, przecież jest. Tutaj? O. To complete. Dobra, pytanie, czy jest, jeżeli to damy, to czy oni zdobędą wszystko, czy co? Kusi mnie to, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to może źle się skończyć dla nas. Ale na razie wysłałem te wszystkie dywizje, więc już jadą. Dobra. Jest! Mówiłem. Nice, dobra. Teraz jak już tutaj wszystko mamy, to ja po pierwsze będę kończyć ten odcinek, bo musimy szybko wysłać wszystko na Bałkany. Więc był z wami Trachol w tej nowej serii. Zapowiada się o wiele ciekawiej, jeżeli jest historycznie wszystko. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to... Cześć!